Heroikra. Assassin's Creed Valhalla, witajcie i witam was w pierwszym płatnym dodatku do Assassin's Creed właśnie, czyli Gniew Druidów. I też na początku chciałbym was przeprosić za dość długą przerwę. No to niestety z sprawy rodzinnej no nie mogłem nagrywać. Także co tu jest? Gniew Druidy leżąca na zachód Irlandia próbuje zjednoczyć się pod berłem jednego arcykróla, ale regiony darzą się wzajemnie nieufnością. Zadawnione urazy nadal są pielęgnowane, a wikińscy osadnicy wciąż szukają dla siebie miejsca. Czy krucza przystań znajdzie przyjaciół tak daleko od domu? Wkrótce w jej porcie rzuca sumę przybysz, który zapoczątkuje kolejny ciąg przygód. Spotkaj się z przybyszem. Dobra, to chyba w sumie na początku co? Nie jest chyba sterowanie już sobie trochę opanowałem, bo tam była jedna aktualizacja, która... I tam? Cóż to? Perhaps you can aid me in locating Hytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar! I see you've met Eivor Wolfkist. So you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin? Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay, I will put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? Udaj się na miejsce z rzecznej blokady. Tu usiu rzeki Nene. Bym musiał sobie tutaj tylko... nie tu. Ściągnąć maskę. Fakt, że to mam inny wygląd. To nie to, tylko... To, albo gorzej trochę go słychać. Irlandia, sugerowany mod 364, ja mam 415, jeszcze nie udało mi się odblokować tych wszystkich tych dodatkowych, co teraz po ostatniej aktualizacji były. To jakoś ciemno się zrobiło, czy nie, czy coś? Mówi, że tutaj, tak? Blokada jest. Kiedyś ja ją tu chyba rozwalałem. Tak mi się kojarzy. Dobra, przeniosę się tu i sobie tam pobiegnę. O, nie tu. Ciet. No właśnie. Się za późno skapnąłem, że tutaj nie ma stogu siana, żeby ten mużyk skoczyć. A, przy okazji właśnie takiego wilka sobie odblokowałem. Gdzieś to w tamtą stronę chyba, nie? W sumie kawałek jest. A też jeszcze tak się zastanawiam, bo chciałem sobie jakiś czas temu, tak jak nie miałem możliwości tak nagrywać, żeby nie zacząć sobie trochę streamować, ale to ze względu na to, że mam dosyć słaby internet, to bym miał gorszą jakość.
filmów, ale no już kiedyś się tam przemierzałem, takie sobie próbne. Takie próbne sobie robiłem. No i jakoś to tam w miarę fajnie wyglądało, no ale mówię, no 720p by było wtedy jakość filmu, a nie 1080. Kto tu mnie widzi? Ten tu mnie widzi, mówisz? Może go zdejmę? Albo sobie zmienię łuk. Ten by w sumie nie był głupi. Bo im dalej, tym większe obrażenia ma. No tutaj mogę sobie wejść. Załatwiony? Aby tu wejścia po prostu pilnowaliście. Okej, przydałoby się w sumie. Co ja mam z tym zrobić, że to tak mi tu świeci? No zniszczyć jakoś. Tam do góry jeszcze jesteście. W sumie tu od góry może zacznę was eliminować. No właśnie. Shit. Miało być po cichu. Nie możesz go ten? Tak ten? O, udało się. Dobra, jak wy to tu macie? Ten się patrzy w tą stronę, to tak. Może strzelę tutaj w to, chociaż odwróci ich uwagę. Tego rzuć. Aj. Rzucić nie rzucił, ale... Dostał w nogę. No to nawet skrzynię mam nie... niezbadaną. Aha, po prostu mam to tutaj podpalić to wszystko. Dobra, skoro tak. Przydało to jeszcze jakoś odpalić. To wystarczy, czy nie bardzo? Chyba wystarczyło. Aha, i tu muszę. A tu jeszcze jest. Dobra, ładnie sobie tu wejdę na górę i na drugi brzeg, na drugą stronę. Pod rabce miałeś wejść. Nowa lokacja? Ja jej nie odkryłem. Okej, tu jeszcze ładnie można. No ten tu mnie jak zauważył. No chyba już nie ma co się kryć za bardzo.
tutaj i tak już mnie wykryli. A zresztą w sumie oni nie są jacyś mocno silni. No i też tak jak wcześniej to sobie upodobałem trochę włócznie, bo bardzo dobrze mi się na niej gra. Kurde, muszę sobie trochę przyciszyć na słuchawkach. Let go. On mnie nie widział? No i to by musiał jakoś tu podpalić chyba, nie? Można to jakoś ten? W sumie pochodnie wystarczy chyba rzucić. Mi się wydaje. To nie tyle do środka, a bardziej chyba na dach by się przydało. O. Co, i teraz do wiochy, tak? To znaczy do osady. No. Gdzieś w tamtym kierunku. Przy okazji tutaj zapasy. Tam się chyba rozłożyła. Tutaj na jazdy, to tam chyba już mam wszystko porobione, chyba że dodali, bo nie sprawdzałem teraz, czy coś tam nie ten, nie ma. Azar. Save a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolfkist. The scar on my neck. My Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter here. Jakieś nowe towary u niej. Irlandzka placówka. Z dworu szlachetnego króla Dublina Bartia Mac. Witaj, kuzynie i woże. O, mam nadzieję, że sprawię ci miłą niespodziankę. Minęło wiele lat, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. Doszły mnie słuchy, że teraz oba jesteśmy po tej samej stronie Morza Północnego. Z pewnością masz ręce pełne roboty, ale może dasz się namówić na spotkanie. Bardziej, że mogłoby ono pomóc twoim Wikingom w otwarciu nowych szlaków handlowych. Azar rozwija dubliński rynki. Przybywaj. Będę wyglądał cię z nadzieją. Twój kuzyn Barit. O! Ciekawe. Dobra, ekwipunek. To chyba tylko ten list może doszedł? Takich ważnych rzeczy, czy... No. A umiejętności to chyba sobie automatycznie dodam, bo to już tam obojętnie jak... przyjdą. Ej, ale mi nie doszło. Nie możesz dodać? To ciekawe. To tu sobie już sobie dodam obrażenia od ataku wręcz, obrażenia od skrytego ataku. No. W sumie chyba nie mam nic więcej, to można od razu lecieć do Irlandii. Nowego terenu. Are you prepared to go to Ireland? No. Asar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what. But it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? Let's go. Yeah.
I would like to see this land. And my cousin Barith. Barith. Nowe tereny, nowe misje, nowe przygody. Kurdeż, tak żałowałem, że oni przenieśli tą premierę. Niby chcieli przygotować właśnie pod ten pierwszy dodatek. I aktualizację jeszcze jedną wypuścili. W sumie mogliby zrobić aktualizację i dodatek, nie? Ale zrobili inaczej. Gniew druidów. Nice. O, nawet wstawkę w sumie. Swoją... A patchwork of petty kings jostling for hills and pastures and green, green glens. My adopted isle. I znowu, kurde, będzie z 30 godzin w siedzeniu w Assassinie. No, nawet fajnie. How is it that Barith, as north as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Hard to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many, many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly, he is loved by his people. A, to moja załoga tu płynie. Teraz dopiero zauważyłem. Dublin. Gdyby to był taki mój nowy hub dla Eivora? Czy coś w tym stylu? Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. Look at you! You have Aunt Rasta's cheekbones! And you, the seven-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barith. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rug merchant's wooden hovel, Barith. Więzy krwi. Just look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Asar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading, is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I trust my commerce to, old man. You let him call you that? I call him worse things. I still owe you a horn of ale. Już widać, kurde, żółte kropki z nowymi itemkami. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. A tu jest jej sklep, okej.
Jest też jakiś sklep, punkt widokowy do synchronizacji. Prezent? The craftsmanship is beautiful. My best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? I just want to get a feel for how the bow handles. That's sure. Watch my arrows fly. I certainly will. Go! Okej, czyli zawody na sam początek. To jest ten łuk? Ajajaj. Dałoby się trafiać. It's a very nice bow. Thank you, Barith. Steps off the boat after a long sea voyage and shoots like a master. Jorbański, bielecki łuk. Lekki łuk, okej. Okay. Będzie trzeba może go... Well done, Gazin. Wait. Is that a house of God? Aye. Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so is Dublin. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. Gdzie jest ten kościół? Tu? I built this city up from rubble. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. My son told me that it's a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Na razie zaczyna się spokojnie. Zobaczymy, jak to się rozkręci. Cisza, spokój. There, up ahead, my home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son. And to host a banquet, which should be already underway. Up, Barid, Fodia. Taka chata wisienna. To większa, bym powiedział. Here we are. Please go enjoy yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. No dobra, to pogadajmy z... Azar. Azar. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling Vikings. And you... You would rather spend time with this gossiping Ganti? I like to greet everyone at parties. There is no shortage of amusements. Enjoy yourself. Dobra, tu jeszcze z kim mogę pogadać? Hey, you're Boris' cousin. It's a grand do, isn't it? Hi. Enjoying yourself? It's great crack. It's a fine thing to celebrate future King Siegfried. I'm curious. How do you feel Barith has done as king? Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More host than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Can I ask, what is your life like in this city? Well, there's a fair amount of work, isn't there? Hauling crates, shoveling muck. I'm a tanner myself. Long days stripping hides and dousing them in cow piss. You can probably smell the stench. I can. Enjoy the feast, friend. You as well. Okay, z kim jeszcze mogę? Porozmawiać. Jakiś lis. Granacja arcykróla. Będziemy... Dobra. No dalej ruszę. Gdzieś coś zaciął.
Siegfried! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester. Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the arse. Enough! Eivor, my son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? I was looking forward to meeting my cousin's son. So, you're the cousin who Dar speaks so fondly of. Is the old fool reduced to importing Vikings now? In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on then, if you've any guts worth respecting. Fine, whelp. You won't land a single punch. O kurde. Takie coś? Kurz, ty. Kurde. W gębę chcę dostać i... No i dostał. Gówniarz. Mały. I'm not here to quarrel with you, Siegfried. Dar speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? A visit to Norway might do a young Vikinger like you some good. I'd love to go with Dar. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. You aren't happy with how your father rules. Dar has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Dar has a chat with him almost every day. Barith can commune with the dead? No. His conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Brit. Eivor! Teach me how to hit like that sometime. Otóż mapy, aby odszukać swój... O kurde, dosyć duży teren bym powiedział. Już jakieś zdjęcie. A w ekwipunku ten łuk, co on tutaj daje? To jest ten? Nie. Mamy trafione we wrażliwy punkt, wydają zielające trucizny. Okej. Na południe, czyli tutaj gdzieś na tej górze, tak? Nie, czekaj. Jest przy Czocinnej Mogile na południe od Dublina. Ona wzgórzu nieopodal. Po złożystego drzewa. Północ to gdzieś tu. Chyba. Aha, pewnie tu. Gdzieś tu było. O, właśnie. Trochę surowców. U, 25. A, to chyba pewnie te wszystkie. Naraz. Przy okazji właśnie jak ten to. 22. Dużo. I pewnie przy tym drzewie. No właśnie. A, właśnie, bo nie pokazywałem. Ptaszek trochę inaczej wygląda, bardziej kolorowo. Teraz można go sobie zobaczyć. No i jakoś mi się spodobał. Na razie taki niech będzie. Dobra. Jesteśmy na miejscu.
Barith. Why so uneasy? A king must forever be on guard. When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father's spirit. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd... Some years ago, he was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a solemn debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother and father. I owe your family my life. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. Teraz sobie pogadają. Wspominają. And that's how I got that scar. I do feel bad about that. What about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come, if we tell all our stories, we'll be here a week. Poluję na nich? You see something? My imagination run amok, but let us away. O kurde. Eivor! I'm over here! Funny how just the slightest noise sets a fellow on edge. Why Thor's hammer, Barith? I could sleep a week. Not as dry as the old days, eh? When we'd search the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. Chyba przeziębienie. Ktoś tu na nas chyba się czycha, bardziej na króla Barida. Więc podejrzewam, o właśnie. Wow. What? What the hell? Jakaś nowa mechanika. Ej. Było jakieś wielkie psisko. I po ciosie. Wow. Who were they? My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I am not going to burden you with petty concerns. Petty concerns? I now know why you've been anxious all evening. Tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a usurper to his throne. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Flann. That's certain. Na Libii gniesz, czy co? Jakoś dziwnie się teraz zacząłeś zachowywać. Czemu tak wolno idzie? Dobra, gdzie jest ten zamek? Chyba tam, nie? A jak tam dojść? A nie, tu. Zresztą nie wiem. Nie, tamto to będzie ten kościół. Jakoś tak się... Sharp watch. Brigands rove the streets tonight. You can be sure of me, my king. Jakoś tak śmiesznie idzie, chciałem powiedzieć. Jakby był zwarty cały czas do boju albo coś. Pałac królewski. Podejrzewam, że wróci jego żona i matka. I pewnie też teraz spotkamy. Koniec z imprezy? What? You know I am always the last to leave a party. What is wrong?
We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flann does not embrace you, Barret. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Thorstein makes me look like more of an arse than I do on my own. I see. It is the High King's disfavor that makes this shameful. My cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps he'll accept silver to lie low. For a week or two. But then he'll be back, and back again. I can remove this blood, once and for all. Eivor, this is not your fight. For any and all of your god's sakes, Barret, let Eivor help you. As of this moment, Barret, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flann's smile upon you, I will do. Eivor, I have never been so happy. Your family saved mine those years ago. A fitting reply would be to secure your throne. I will start with Thorstein. It happens that Siegfried may know something. He once ran with Thorstein's gang. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night of carousing, he likes to recuperate there. We will begin to forge a bond with High King Flann on Rise of Sun. Barret said Siegfried would be at the marketplace. I need to learn about Thorstein. Okej. Zadania. Eru musi wtropić Thorstina i przywieźć go pod sąd Barida. Kodeks. Dobra, tutaj. Region nowy, Irlandia. Tutaj nowi ludzie. Zakon. Widzę, że tu jeszcze nic nie dodali. Podejrzewam, że może się jeszcze coś odblokuje. Tutaj jeszcze sobie tego nie odblokowałem w sumie. Może pierwsze co zrobię, to sobie z tą synchronizację wykonam. Tutaj kurde dużo karbów i jakiś najazd tutaj można zrobić. Także... Ryś. Dobyto. Warsztat tatuatora? No ciekawe. Mogę tu sobie z ten... zmienić wygląd. A co mi ten ryś dał? Bo... chwilowo to nie czaję. Może mogę na rysiu sobie jeździć? Może podejdę do tego... koniuszego i ten pewnie niego będę mógł zmienić, chyba że to będzie jakiś pet, który będzie podróżował z nami albo coś w tym stylu, chociaż nie, raczej nie. Co ci się stało? Zresztą zobaczymy jak podejdę do niego i pogadam z nim. Hello, friend. Come see my wares. What have you got for me today? A, faktycznie. Na rysiu mogę sobie jeździć, ale fajnie. Nie wyglądają te koniki. Weźmy sobie rysia chwilowo. Celtycki kruk. You sure there isn't... Coś tu jeszcze mogę was wyszkolić? Nie, ukończone. Dobra. No to jak ten, to przy okazji sobie jestem w miarę blisko, to sobie zrobię małą synchronizację. Jestem na tym kościele chyba. To kościół albo jakaś sala biesiadna, czy coś w tym stylu. Bez problemu powinienem wejść. No, tylko tutaj pewnie nie. Chociaż. Coś tu się złapie. Okej, dobra, jest.
Warto tutaj sobie odblokować chociażby po to, żeby wracać tutaj i używać szybkiej podróży. Tak kurde, bez tego to... trochę ciężko. No i przy okazji teren już trochę sobie odkryję. Ładne widoczki. Bogactwa, tajemnice, artefakty. Wygórowany poziom 55. O, słaby. Znaczy mały. Kurde, co to jest? Placówka handlowa. Ciekawe. Chyba, że dodali jakieś symbole. Ale dosyć duży teren się tutaj odkrył. Okej, okay, a także sobie tutaj zakończymy odcineczek. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.